teraz wydali hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego. Please remain standing for the national anthem of Poland. No i o Jedele, który też wiemy, że w tych pojedynkach powietrznych czuje się dobrze. Słychać donośny głos trenera Ofira Haimiego. Wydaje mi się, że oni się obawiają z tego fragmentu, wiesz co, bo przed chwilą ich szkoleniowiec bardzo zły był, że ta piłka wyszła na rzut rożny. No jest piłka dobrze dokręcona, jest bramce, gol! 1-0 dla Polski, a strzelce bramki grający z piątką właśnie Filip Koperski. Jeżeli chodzi o krycie, ale zobaczmy jeszcze raz, bardzo dobra centra na zamknięciu Koperski. I tutaj myślę, że w pewny sposób mogą też mieć pretensje do swojego bramkarza, bo ta piłka zmieszczona między nimi a bliższym słupkiem. Po swojej lewej stronie budują swoje akcje. Uwaga, jest tutaj szansa na dośrodkowanie, piłka już 16, gol! 1-1, no niestety wykorzystują nasi rywale ten fakt sporego zamieszania, zwłaszcza z naszej prawej strony i mamy wyrównanie w tym spotkaniu, dobry strzał głową. Zostawili 2-1 tak naprawdę, 2-1 naszego obrońcę. No Bugaj, ciężko byłoby tutaj Bugaj sobie z tym poradzić. Jest szansa na uderzenie, na szczęście jeszcze zwlekamy, jest strzał! Utrzymywaliśmy się przy piłce, no ale później wszystko to jakby się skończyło. Teraz zagapił się troszkę Kozubal, mają problemy biało-czerwoni, przydałoby się przyspieszyć. No nie wiem kogo tam szukał w tej sytuacji Pieńko, ale powalczyliśmy jeszcze. Pieńko, strzał! Świetna interwencja Opeka Melika, brawa dla biało-czerwonych. Antoni Kozubal miękko w szesnastkę, jest tam zgranie, jest szansa i ale broni szkoda. To wszystko. Jeszcze Melik, rywa jest już rywal w polu karnym, uważajmy, bo jest groźnie, na szczęście pomylił się z tym zagraniem Noam Benhora. Puszcza w bój Mike Szaka. Jeszcze szansa, ale szkoda. Ależ by to była bramka, szkoda, że nie trafił do bramki rywala w tej sytuacji Pieńko. I to jest ostatni gwizdek pana Masijewa w tym spotkaniu. Polska remisuje z Izraelem 1-1 na otwarcie Elite Round eliminacji do Mistrzostw Europy.